Będzie pomnik Wojciecha Korfantego, tyle że w Warszawie. Porozumienie o budowie pomnika podpisali prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz prezydent Świętochłowic Dawid Kostępski. My na Śląsku pomniki tego wielkiego Ślązaka i wielkiego Polaka posiadamy. One zostały wybudowane. Natomiast chcemy, aby wiedza na temat historii powstań śląskich, na temat plebiscytu i na temat Wojciecha Korfantego była również popularyzowana i propagowana tutaj w stolicy. Nowy pomnik stanie u zbiegu ulic Alei Ujazdowskich i Agrykoli. Był Ślązakiem, Polakiem, który właśnie bronił zawsze polskości Śląska. Pomysł budowy pomnika w Warszawie nie wszystkim się jednak podoba. Przeciwnikiem takiej lokalizacji jest Ruch Autonomii Śląska, którego przedstawiciele przyjechali przed siedzibę GZM z dwumetrową figurą Wojciecha Korfantego, wykonaną z gipsu przez studentkę ASP na jeden z marszy autonomii. Przedstawiciele RAŚ są przeciwni inwestowaniu pieniędzy w budowę pomnika w stolicy. Postawa śląskich samorządowców, części z nich, a także władz metropolii budzi nasz niepokój. Chcielibyśmy, aby pieniądze podatnika były przez te podmioty przeznaczone na konkretne realizacje tu w regionie, na poprawę jakości życia mieszkańców. Koszt budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie to około 1 200 000 zł. 400 000 zł na ten cel przeznaczy miasto Warszawa, resztę śląskie miasta i metropolia.